Margaret and I both are really focused on working together as a team. We're very familiar with each other, and that'll be easy. And of course, adding the rest of our team from the top down, Mayor Sue Small, Dave Shipior, Ed Rush, myself, and then again Margaret, one of our focuses is going to be on making sure that we treat everybody in the village fairly. Our community has become more and more diverse. We're to a great degree Polish speaking, and Margaret has made that so much easier for our Polish speaking community. Maybe you'd like to introduce our team in Polish, Margaret. Absolutely, I'd be great. I'd be honored to do that. So dzień dobry wszystkim, którzy nas oglądają. Jest nam bardzo miło, że śledzicie naszą stronkę. Jak już sami dobrze wiecie, startuję w wyborach do Urzędu Miasta. Ze mną są nasze znane osoby. Mamy oczywiście ze mną startuje Kathy Swoboda, była dotychczasowa clerk w naszym miasteczku przez długi okres czasu, była na trustee, była also jeszcze na zoning board, także to jest osoba, która naprawdę jest tutaj z nami długie, długie, długie lata. Ta osoba wie, co to znaczy być związana z ludźmi, z mieszkańcami naszej wioski i wie, jak po prostu im i wszystkim pomóc. Z nią tak samo startuje, z nami startuje tak samo Sue Small, ona będzie startowała na stanowisko naszego prezesa, czyli naszego majora. Oprócz nas startują także znany bardzo wszystkim w okolicy przez długie, długie lata wspaniały nauczyciel dystryktu 109, pan Edward Rush. On po prostu jest tutaj w naszym miasteczku związany z governmentem, związany z urzędem przez około 50 lat, więc to jest naprawdę długie, długie, długie lata. Oprócz pana Edwarda jeszcze mamy oczywiście bardzo, bardzo młodego, ale już bardzo doświadczonego kandydata, nazywa się Dawid Shipior. Jest to najmłodszy kandydat z naszej drużyny. Ale mamy nadzieję, że dzięki właśnie tej różnorodności tego naszego całego zgrupowania będziemy naprawdę mogli wnieść tu wspaniałe pomysły, idee i po prostu będziemy mogli popchnąć to miasteczko w takim kierunku, jakie powinno już dawno było osiągnąć. Dziękujemy.